Natuurlijk ben ik hier. Trener powiedział, że bardzo jest zadowolony z wyniku. 1-0 to jest świetny rezultat w meczu wyjazdowym. Tu jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Przywołał mecz Jagiellonii w Portugalii. Powiedział, że Jagiellonia pokazała w Portugalii, że jest w stanie strzelić dużo bramek na wyjeździe, dlatego też nie uważa, żeby rezultat tego dwumeczu był już rozstrzygnięty. Co do samego spotkania, powiedział, że jest bardzo zadowolony z organizacji gry, jest bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób zespół przemieszczał się po boisku, w jaki sposób operował piłką. No i to na pewno napawa optymizmem przed kolejnym spotkaniem. Natomiast raz jeszcze podkreślił, że zdaje sobie sprawę, że Jagiellonia i dzisiaj postawiła trudne warunki drużynie Chętu i to samo uczyni za tydzień w Gandawie. Ardur mój transpozycji hebe. Na pewno bardzo jestem zadowolony z wyniku, natomiast nie z gry zespołu, zwłaszcza w drugiej połowie. Uważam, że drugą połowę rozegraliśmy dużo lepiej niż pierwszą i mieliśmy i swoje sytuacje, bo miał Bartek, gdzie zawodnik wybił z bramki, miał Roman. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że nie możemy się zachować tak przy straconej bramce, że jest 3-4 minuty do końca meczu i idziemy całym zespołem w pole karne i nadziewamy się na kontrę. No, trzeba trzymać to 0-0, nawet jak się nie da wygrać, to 0-0 jest w pucharach zawsze korzystniejszym wynikiem niż 1-1 czy nawet 0-1. Tak? Teraz musimy myśleć o meczu ligowym, następnie o rewanżu. Na pewno nie jest tak, że jedziemy i spuścimy głowy, bo będziemy walczyli do końca, mimo trudnej sytuacji, ale ja uważam, że jak będziemy potrafili zdobyć